Poranek Radia TOK FM. Witam pana premiera Tadeusza Mazowieckiego. Witam. Dzień dobry, panie premierze. Chyba pierwszy raz państwa. W poranku. Słucham? Chyba pierwszy raz w poranku. A nie, już kiedyś byłem. Był pan, do... zważywszy, że dzięki w każdym razie za przyjście, bo wiem, że wstawanie w taki dzień o tej porze jest problemem dla wszystkich. Panie premierze, obserwowałam, bo telewizja pokazywała pana podczas zjazdu Solidarności, czy tego, co nazywamy zjazdem Solidarności. Nie wydawał się pan oburzony, wydawał się pan jakoś niewiarygodnie zdumiony. Wie pani, no byłem rzeczywiście zdumiony. Ja nie wiem, jak się wydawałem, natomiast wie pani, Kaczyński po tym wszystkim podszedł do mnie. Podszedł do mnie i powiedział: Tadeusz, to nie o tobie myślałem. Znaczy ja zapytałem, a o kim? O tym, co zmarł. Wie pani. Znaczy o Bronisławie Geremku, tak? Powiedziałem mu głośno, tak, żeby wszyscy, którzy stali koło nas, słyszeli. Powiedziałeś nieprawdę. No i tak mi się przerzucali tym. Proszę pani, ja uważam to za niegodziwość i nikczemność. Ten fragment wystąpienia. Za niegodziwość i nikczemność po prostu. Inaczej tego nie jestem w stanie określić, prawda? I oburzenie tej Henryki Krzywonos, która koło mnie siedziała, było tak naturalne i było to oburzenie również dlatego, że ona odczuwała to jako coś niegodnego w stosunku do pamięci tego zmarłego brata, Lecha. Otóż ja nie tylko Lech nigdy czegoś takiego nie powiedział, ale ja pamiętam dokładnie, 5 lat wcześniej, jak były obchody 25-lecia Solidarności, jak Lech Kaczyński tutaj w Warszawie publicznie dziękował Bronisławowi Geremkowi i mnie, te dwa nazwiska wymawiał w kontekście porozumień sierpniowych, prawda? I to wcielanie się Lecha Kaczyńskiego, bo to on mówił, Jarosław Kaczyński, że on w zastępstwie mówi, prawda? I uderzanie w imieniu jednego nieżyjącego, w drugiego nieżyjącego, w mojej obecności, w obecności tylu ludzi, prawda? Którzy nie wiedzieli, jedni mogli odczytać, którzy nie mogli odczytać, co no nie. Uważam za nikczemność po prostu. I uruchomił teraz taką nieprzystojną licytację. Ile to też czasu Lech Kaczyński był w stoczni? 15 minut czy godzina? O to się dzisiaj spieramy. Co pan sądzi o tym sporze? Lech Kaczyński był w stoczni wtedy, kiedy myśmy tam byli. Jak długo, to ja nie wiem. Natomiast cóż, Lech Kaczyński doradzał w zakresie prawa pracy. WSZ-om. W samych rokowaniach nie odgrywał żadnej roli, nie brał udziału. Nie formułował jakiejś koncepcji politycznej i nie przypominam sobie, żeby I nigdy do mówienia, że taką rolę odegrał, nie aspirował. A pani, jest to tym bardziej oburzające, że przecież właściwie istotno, ja, kiedy mnie pytają wiele lat o jaką rolę odegrali eksperci wtedy w strajku przy porozumieniach sierpniowych, ja sprowadzam to do jednej rzeczy. Do tego, że myśmy sformułowali strategię rozmów, którą przyjął MKZ. A strategia ta była następująca. Nie wolno nam przyjąć, nam, stronie społecznej, związkowej, nie wolno nam przyjąć i podpisać żadnego postulatu bez uzgodnienia postulatu numer 1. Bo strona rządowa bardzo chciała, żeby MKS podpisywał zgodę na poszczególne postulaty inne i potem
ich strategia była taka, no proszę, daliśmy wam już 10, daliśmy wam już 19, a ci i oszaleli robotnicy, a jeszcze przebrzydli eksperci, prawda, bo przecież tak, taki był ich stosunek do nas, prawda, buntują robotników, prawda, i chcą tego. I ta generalna strategia została utrzymana do ostatniego dnia, do ostatniej chwili, że nie było, myśmy ich ciągle trzymali w tym, że nie było zgody, dopóki pierwszy postulat... Czyli wolne związki zawodowe. Ta. No i wie pani, na tym tle odwracać kota ogonem, prawda, w stosunku do nas, no jest niegodziwością po prostu. No. A jak pan w ogóle odczytuje? No, ale świadectwo Henryki Krzywonos było piękne. Tak, to... I mocne. Ja tak powiedziałem, że wtedy zatrzymała tramwaja, teraz zatrzymała kłamstwo. Panie premierze, a jak pan w ogóle odczytuje tę, nie wiem, strategię, taktykę Jarosława Kaczyńskiego, który tak brnie w budowanie, nie wiem, pomnika, już nie tylko pomnika, z, nie wiem, z kamienia, ale także ze słów Lechowi Kaczyńskiego, o co tym wszystkim chodzi, żeby, nie wiem, jednego Lecha zastąpić innym Lechem, kto inny miał przeskoczyć przez płot? Wie pani, ja już nie wiem, czy to można nazwać strategią, taktyką, strategią, czy to można nazwać wręcz chorobą jakąś. Nie wiem, naprawdę. I to już zupełnie mówię poważnie, dlatego że to już na tej granicy widzę. No, wczoraj słyszałem w jednej z telewizji rozmowę z profesorem Mikołajko, który mówił o tworzeniu się sekty i że to ma wszystkie elementy tworzenia się sekty, prawda? Gdzie chodzi o to, żeby wiara w wodzo była absolutna i absolutnie bezdyskusyjna i zastępowała wszystko, prawda? No to jest coś takiego, prawda? Przy czym jako tą ikonę ustawia się tutaj zmarłego brata, prawda, którego tragiczną śmierć przekształcono w bohaterstwo, prawda. No przecież on zginął nie ze swojej woli, nie ze swojej decyzji, no zginął tragicznie, prawda, i 96 innych osób, prawda. Więc czyni się z tego jakiś element kreowanej legendy, prawda, podczas, no, kiedy no wiemy, że był prezydentem raczej niezbyt wybitnym, ale miał swoje osiągnięcia, prawda? I był na pewno człowiekiem, z którym można było rozmawiać, prawda? Którego wprawdzie wielkim brakiem czy wielką wadą było to, że zawsze uważał, że Jarosław jest mądrzejszy. No i ten mądrzejszy Jarosław po śmierci mu robi właśnie taką rzecz, która w moim przekonaniu, i jestem przekonany, to bardzo widać było z tego, co odczuwała, ona siedziała obok mnie, Henryka Krzywona, on jemu też krzywdę robi. Pamięci brata, którą spokojnie byśmy wszyscy szanowali, czyli gdyby nie robił z niego tak, a tak to uruchomiliśmy tę licytację, jak długo był w stoczni. A chciałam pana zapytać, panie premierze, jak pan jechał na te obchody 30-lecia porozumień sierpniowych, na ten zjazd Solidarności, to właściwie z jakim oczekiwaniem pan jechał? Bo przecież należało się spodziewać, że sygnatariusze w rodzaju pana, premiera, prezydenta, no nie będą tam chyba mile przyjęci. Czego pan oczekiwał? Wie pani, ja uważam, uważam, że przemówienie Donalda Tuska było bardzo godne i merytorycznie bardzo uzasadnione, bardzo mocne i pokazał charakter, że przeciwstawia się tutaj sali. Wiedziałem, że prezydent, premier nie zostaną tam sympatycznie przyjęci, a ja liczyłem, że obojętnie, prawda, ale że trzeba się być. Spodziewałem, niczego się nie spodziewałem, mhm. Natomiast uważałem, że należy oddać szacunek tym ludziom,
czy przedstawicielom tych ludzi zrzeszonych w tym związku, że pani, ja wiem, że jest to już zupełnie co innego i tak dalej. No dobrze, no ale są ci ludzie, te 750 tysięcy ludzi zrzeszonych w związku, którzy z tym łączą i chociaż możemy mieć inne poglądy, to uważam, że w imię tej solidarności, którą współtworzyłem, tej wielkiej, nie mogę się odwracać, czy żeby oni uważali, że ja ich nie szanuję, czy coś takiego, skoro mnie zaprosili, bo nie na wszystkie zjazdy mnie zapraszali. Prawda? Wtedy 25-lecie, owszem, nawet przemawiałem, prawda? Mówiłem, jako premier, jakim dramatem były dla mnie przekształcenia, które uderzały w te bastiony solidarności, prawda? A teraz uważałem, że przez swoją obecność oddaję szacunek tym ludziom. No, ale nie spodziewałem się, a czy się spodziewałem jakichś wydarzeń? Nie spodziewałem się jakichś wielkich wydarzeń. Jest ten pomysł. Ale myślę, że to, że nastąpiło, to ma swoją dobrą stronę, bo jakiś to była tak autentyczna ta reakcja Henryki Krzywonos, że ona w innym świetle postawiła całe to zgromadzenie. Tak, to prawda, że ona zupełnie inne święto tam zorganizowała. Pojawił się pomysł z części sygnatariuszy porozumień, aby tego typu obchody były obchodami państwowymi. Czy pan sobie wyobraża, przecież to właściwie wszystko jedno, bo te ekipy się zmieniają, one są skłócone i... No i właściwie zawsze będą jakieś zastrzeżenia polityczne. Czy to państwo powinno przejąć obchody? No nie wiem. Wie pani, no wtedy na 25-lecie udało się stworzyć jakiś taki komitet, w którym był i Związek, i Wałęsa, prawda? Udało się stworzyć. Bogdan Liso to zabiegał. Udało się wtedy stworzyć, prawda? No ja myślę, że chyba raczej tak jednak, no bo to przecież są obchody wielkiego ogólnonarodowego wydarzenia, a nie obchody rocznicy związkowej, prawda? W związku z tym to prawda. No ale oczywiście, że ten związek powinien zawsze w takim czymś uczestniczyć, prawda? Jako jeden z podmiotów. Tak. Jako jeden. Toczy się dyskusja na temat tego pomnika, panie premierze, ofiar katastrofy smoleńskiej. Jakie jest pana zdanie? Powinien powstać pomnik w centrum Warszawy? Ja jestem zdumiony. Jestem zdumiony tym, że biskupi wymienili pomnik. Jestem zdumiony tym... No, biskup Pieronek dzisiaj mówi, co biskupi mają do pomników w wywiadzie. No więc właśnie, ale przed tym w komunikacie się to znalazło, co mnie zdumiało zupełnie, prawda? Bo to jest tak, jak nie sprawa krzyża, to sprawa pomnika. Jak nie sprawa pomnika, to będzie jakiego pomnika, prawda? Duże, to albo gdzie i tak dalej. To jest niekończąca się próba szantażu. Proszę pani, ja uważam, że uczczenia pamięci tych, którzy zginęli w tragicznej katastrofie, ale w katastrofie, po prostu w katastrofie zginęli, nie w żadnej wojnie, walce i tak dalej, tylko zginęli w katastrofie, że to uczczenie, no przecież było ogromne w okresie pogrzebów wszystkich ofiar, a już w szczególności pogrzebu prezydenta, który zginął na Wawelu. No, większego nie można, prawda? I teraz, jeżeli chcemy, i są powstają tablice w Sejmie, gdzie indziej, jeżeli chcemy to uczcić, czy upamiętnić, owszem, ale na Boga spokojnie i nie pod naciskiem awantur. Proszę bardzo, jeszcze więcej, jeszcze gdzie indziej tablica. Jeżeli ktoś wymyśli jakiś pomnik i za rok będziemy tego chcieli,
ja nie będę protestował, ale dla wszystkich, bo jednakowo cierpienie tych. Natomiast na siłę robienie z tego bohaterstwa narodowego, z katastrofy, prawda, i jakieś ikony, prawda, miejsca, w którym się zbierają ludzie po to, żeby delegitymizować prezydentury. Państwo, nowego prezydenta, prawda, no jest uczestniczeniem w jakimś absurdzie i w jakimś buncie, rokoszuk, tak jak kiedyś nazwałem w rozmowie z panią.